Dzień dobry, Piotr Majnowski, zapraszam na Konecki Sport. Ochotnicza Straż Pożarna z Dziebałtowa okazała się najlepsza podczas niedzielnych zawodów sportowo-pożarniczych gminy Końskiew na stadionie przy ulicy Sportowej. W rywalizacji udział wzięło 8 jednostek z Końskich, Modliszewic, Kazanowa, Bedlenka, Bedlna, Dziebałtowa, Pomorzan i Wąsosza. Zadaniem uczestników było zmierzenie się ze sztafetą bojową 7x50 metrów, a następnie w ćwiczeniu bojowym. Najlepszymi okazali się druhowie z Dziebałtowa, którzy zachwycili przede wszystkim w bojówce, gdzie osiągnęli czas 26,6 sekundy. W tym roku nie ma zawodów powiatowych, więc zwycięzca nie będzie jednocześnie reprezentantem gminy na wyższym szczeblu. Pełne wyniki turnieju znajdziecie w naszym portalu www.tkn24.pl. Kilkunastu karateków z koneckiego klubu Karate Kyokushin wzięło udział w zawodach Fight for Hope w litewskiej Kłajpedzie. Tym razem udział w turnieju wzięli młodsi zawodnicy, a na koniec każdy z nich został nagrodzony lub wyróżniony. Dla naszego klubu był to ostatni turniej w sezonie 2023-2024, niejako otwierający wakacje. Damian Broniewski znakomicie odnalazł się w serii Mistrzostw Świata Hard Enduro. Po dobrym występie w Austrii teraz przyszedł znakomity w Serbii. Nasz zawodnik zakończył wyścig w swojej klasie na trzecim miejscu. Zawody X-Cross Hard Enduro Rally w Serbii w miejscowości Zlatibor zaczęły się już w środę, gdzie odbyły się najpierw kwalifikacje na torze Super Enduro, na których nasz zawodnik wykręcił najlepszy czas, co dało mu prowadzenie. Następnie wieczorem na ulicy miasta przy dużej ilości publiczności odbyły się wyścigi główne. Tam Broniewski od razu wyszedł na prowadzenie i powiększał swoją przewagę na kolejnych okrążeniach. Niestety w pewnym momencie zablokował go dublowany zawodnik. Damian próbował go wyprzedzić i w tym momencie zaliczył wywrotkę. Do mety etapu dojechał jednak na trzeciej pozycji. W kolejnych sezonach koneczczanin zamierza kontynuować swoją przygodę z Hard Enduro. Natomiast w obecnym skupi się głównie na Mistrzostwach Europy Super Enduro, które rozgrywane są w największych halach sportowych naszego kontynentu. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej ze Słupi zaprosiła na Dęby Cup. 11 zespołów rywalizowało podczas turnieju piłki nożnej. Niedziela w gminie Słupia Konecka upłynęła pod znakiem sportowych emocji i familijnego pikniku. W samej Słupi ciekawe wydarzenie pod nazwą Dęby Cup zorganizowała miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Nazwa wzięła się tutaj z dębów, które rosną tutaj przy boisku. I tutaj organizatorzy, Ochotnicza Straż Pożarna w Słupi, nasi członkowie wymyślili taką nazwę, żeby to było z czymś się wiązało. I połączyliśmy turniej piłkarski z taką rozrywką dla dzieci przede wszystkim, żeby nasi sponsorzy, którzy wspomogli nas tutaj w tej organizacji, żeby dzieci miały rozrywkę przede wszystkim za darmo, a przy okazji, żeby można było spokojnie podrać w piłkę i zrobić coś ciekawego w naszej miejscowości. Do turnieju zgłosiło się 18 drużyn, organizatorzy zakwalifikowali 12 najszybszych zgłoszeń, ale jedna z ekip nie dotarła na miejsce, więc ostatecznie w niedzielę rywalizowało 11 zespołów. Były to ekipy z gminy Słupia, ale i innych miejscowości, z powiatów włoszczowskiego, koneckiego, a nawet radomszczańskiego z województwa łódzkiego. Oprócz meczów piłki nożnej przewidziano też wiele innych atrakcji dla całych rodzin. Zabawa jest fajna. Co jeszcze mogę powiedzieć? Poziom też wysoki. Poziom jest wysoki, naprawdę drużyny są z różnych stron. Oprócz tego tutaj DJ Lukas zapewnia nam muzykę, przy której będzie można się jeszcze później pobawić po turnieju. Oprócz tego mamy 3 dmuchańce, dmuchanego darta, namiot, gdzie można za darmo zjeść popcorn czy kukurydzę, wypić piwko, zjeść gorącą kiełbaskę, kaszankę, także super. Zabawa trwa. Dokładnie, zabawa trwa i niech trwa w najlepsze. Ostateczna kolejność turnieju Dęby Cup zwyciężyła drużyna Orlik i Pijanów, drugie miejsce zajęła Podorywka Słupia, trzecie Granat Wilczkowice. Nagrody indywidualne otrzymali najlepszy strzelec to Damian Pacak z 7 bramkami na koncie, najlepszy zawodnik turnieju Łukasz Pałka. Najlepszymi bramkarzami zostali wybrani Albert Rowiński oraz Paweł Jarzyński. Już dziś wiemy, że niedzielne wydarzenie doczeka się kolejnych edycji w przyszłych latach. W niedzielę na stadionie Osir w Końskich miał miejsce pierwszy turniej siatkówki plażowej organizowany przez Stowarzyszenie Sportowe Fairplay. Udział w wydarzeniu wzięło 5 duetów. Rozgrywki były prowadzone w kategorii Open. 5 uczestniczących par grało w systemie każdy z każdym. Gra była zacięta, ale zwycięzca mógł być tylko jeden. Pierwsze miejsce zajął duet Kuleta Sobaś. Pełne wyniki znajdziecie w naszym portalu. W niedzielę w Radoszycach miała miejsce rywalizacja o Puchar Burmistrza w piłkę nożną. W niedzielę na boisku ze sztuczną murawą w Radoszycach rywalizowano o Puchar Burmistrza w piłkę nożną. Najlepszymi okazali się zawodnicy WKS Trójwieś. W zawodach wzięło udział w sumie 8 zespołów, które podzielono na 2 grupy. Z każdej z nich awansowały po 2 najlepsze zespoły, które potem rozegrały półfinały. Ostatecznie najlepszą drużyną okazał się WKS Trójwieś, drugie miejsce przypadło Pertis Fotowoltaice, trzecie ekipie Denaturat. Najlepszym bramkarzem turnieju został Mateusz Śliwa, a najlepszym zawodnikiem Mateusz Wilk.
Mamy dzisiaj turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce w piłkę nożną. Zgłosiło się 8 drużyn, gramy w dwóch grupach. Mamy drużyny z Łopuszna, Końskich, z gminy Radoszyce, tutaj z okolic. No i dopiero to jest właśnie za nami pierwszy mecz, także zaczęliśmy dopiero. Gramy w grupie każdy z każdym, po 4 drużyny w grupie. Dwie najlepsze drużyny wychodzą do kolejnego etapu i później już na krzyż walczymy o finał. I trzecie miejsce, czyli po dwie najlepsze drużyny walczą o miejsca 1-4. Pływalnia miejska w Końskich będzie w wakacje darmowa dla dzieci i młodzieży. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18 zarząd obiektami sportowymi i rekreacyjnymi w Końskich zapewnia bezpłatne korzystanie z basenu dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Końskie. Wejście za okazaniem legitymacji szkolnej. Wiemy też, że Konecka Pływalnia codziennie będzie działać w godzinach od 10 do 21.45. Za nami kolejny turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Końskich. Zawody koordynowała Akademia Neptun Końskie. Turniej rozegrano na boisku ze sztuczną murawą przy ulicy Maratońskiej w Końskich, a udział wzięły w nim szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy Końskie. Najlepsi wśród starszych zawodników byli reprezentanci szkoły podstawowej w Stadnickiej Woli. W hali sportowej przy ulicy Stoińskiego w Końskich miał miejsce handballowy rodzinny weekend wraz z Piżama Party. W wydarzeniu udział wzięły dzieciaki wraz z rodzicami. Zobaczcie, jak bawili się uczestnicy. Windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah.
wszystko w dzisiejszym sporcie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.